To jest teraz Fraps. Tak, zaczniemy od Frapsa. Zobaczymy, jak to będzie. Mam aktualnie 20 FPS-ów. Aktualnie w tą stronę mam 40. Ale dobra. I na razie to marnie wygląda. Uuu. A to był wróg. Czy nie? Nie, to nie był wróg. Okej, na razie to marnie wygląda. Minimalne detale to są oczywiście. Aż tak mój lapek nie jest dobry, żeby na max detalach uciągnąć. Łoku! Ja myślałem, że to nas przejmuje. Nie wiem czemu. Dobra, jeszcze raz. Ech, panę to zmienimy na... Akrzyna. Nie, tędy pójdę. Okej, oła, fuck. Dobra, miałem zmienić, ale mnie ten wskrzesił. Oła. Gdzie on tam jest? Oła. Kurde, dobra. W sumie tego nie specjalnie robiłem, ale dobra. Chodźmy na tego ekszyna. Okej. Teraz jest action. Tym razem nie było problemu. Zobaczmy. O 2 FPS więcej niż w przypadku Frapsa. Tutaj, no, w sumie 30 max. Jest tak ustawione. Wprawdzie mam tyle samo ustawione, ale mimo to jakoś pokazuje więcej. Okej. Zobaczmy, jak będzie się grało. O, kamper jebany. Ale powiem szczerze, że no lepiej, lepiej. Fuck. Ale nie, no lepiej jest. Na pewno lepiej. Czuję to wręcz. Wybuch. Jakaś bitwa mi się tam skończyła. Ciężko mi się gra w ogóle innej myszce mojej starej od kompa. Na szczęście ona była miała USB, ale miała także przejściówkę w zestawie na ten zwykły. No w sumie teraz tą nową myszkę też mam na USB. Inaczej mi się gra. Dobra, powiem tak. Dobra, starczy tego. Dobra, może jeszcze chwilkę. Może jeszcze chwilkę. Kurwa, mogę już celowania. A jak zacznę celować, to już nie przestanę strzelać bez celu. Okej. Ale czuję to. Czuję to, że gra mi działa o wiele szybciej niż w przypadku Frapsa. Ogólnie mam, też nie mam pełnych 30 FPS-ów bez nagrywania. O, udało się chyba. Masz pod nogami apteczkę, bierz! Chyba gościa się wkurwił. Znaczy nikogo.
Żołnierze, uwaga! Cel został zneutralizowany. Odbiór. Do wszystkich. Cel został przejęty. Odbiór. Ola. SW. Kurde. Ajajaj. Dobra. Starczy tego. Znowu wygrał Action. Trzeciego testu nie będę robił, bo trzeciej gry nie mam na laptopie, czyli Vindictusa. Ale te dwie gry wystarczą, by powiedzieć, że Action wymiata, że jest o wiele lepszy do nagrywania, że jest płynniejszy. W ogóle nie byłem tego pewien oczywiście, nie? Dlatego między innymi zrobiłem te filmiki. Ale bardziej mnie właśnie ten film, to mnie interesowało, ponieważ tutaj jest karta Radeona, a tam w przypadku Nividii używano Nividii Suda. Właśnie nie wiem do końca, czy jest używana. Mi się wydaje, że tak. Jeśli się mylę, to możecie mnie poprawić. Ale naprawdę polecam kupić Actiona. Jak kupiłem od kolegi za 4 dychy. No i naprawdę świetnie jest. Świetny. Na pewno lepszy niż Fraps, ale Fraps następnie mi się przyda do nagrywania Vindictusa, bo Action ma jakiś problem z tym Vindictusem. Dobra. W każdym razie dzięki, że oglądaliście mój filmik. Jestem Derolak55. Więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Siema. Okej. Jesteśmy ponownie. I tak. W przypadku Frapsa jest w sumie podobnie. Możliwe, że to dlatego, że mój laptop jest bardzo... Chodź, właśnie. Są leki przycięcia co jakiś czas. Choć może to spowodowane jest Wardem. O, ponownie. No, Action chyba jest lepszy. Jakoś wokół nie widzę żadnych ludzi. Włączony ten filtrowanie społeczności. Więc cóż. Wow. I powiem szczerze, że no, jest utrata FPS-ów. Na Actionie miałem ciągle, dosłownie ciągle 30 FPS-ów, a tutaj mam co jakiś czas mi schodzi do 28, o, teraz miałem 29 przez chwilę, 26, 25, oho. No są spadki FPS-ów w przypadku Frapsa. Niezbyt miła informacja dla Frapsa, bo znowu go Action pokonał. Mimo iż teraz nie ma Nividii Cudy, bo sprawdzałem, nie ma tam dosłownie teraz nic, w przypadku kiedy mam teraz kartę z Radeona. Jest tam, nie ma nic po prostu, nie? Więc świetnie. Nie ma żadnej w sumie. I po prostu Action znowu wygrał. Dobra, spróbuję jeszcze się pobawić z tym BF-em, spróbuję dla was go nakręcić. No cóż, dobra, do zobaczenia za chwilę. Hello, witam was w moim następnym, w drugiej części mojego filmiku testowania Action. Jesteśmy w Need for Speed World. Zacząłem od niego, bo w BF-ie mam mały problem. Oj, sorry, kichnąłem. Dziękuję za każde na zdrowie. Więc tak, mój laptop jest lepszy od mojego stacjonarnego komputera. I mój laptop ma Radeona. Tak. I dobra, co tu widzimy? Zero z muła. Mam statyczne 30 FPS, czyli tyle, ile nagrywa mój Action. I nie ma ani jednego, nawet najmniejszych spadków. Mój laptop jest lepszy, bo ma i5 i Radeona 2 gigowego, a
na stacjonarnym mam 2-gigowego 2-gigową Nvidia i Intela i trójkę. Zresztą mój laptop jest prawie że świeży, miesiąc temu został kupiony, prawie miesiąc temu, więc jest świeżutki laptopik jeszcze. No i potem sobie widzę to zero spadków FPS. Jest pięknie, pięknie statycznie, nic. Action tutaj naprawdę bardzo dobrze korzysta z procesora. Ale zobaczymy zaraz, jak to jest z frapsem. Dobra, teraz miałem takie ciupki, takie malucieńkie spadki, ale takie malucieńkie, że praktycznie niezauważalne. Bo ja się przyglądam na płynność teraz, nie? Całego samochodu, dlatego między innymi tak skręcam. Dobra. Zobaczmy, jak to będzie na frapsie.